No to cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 4 i w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać misję dla Berniego. Moi drodzy, Bernie jest o tyle taką postacią, taką śmieszną postacią, że no on ogólnie chodzi za takiego stereotypowego homoseksualistę. Ale muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do tego, co prezentuje Life is Strange, kiedy stereotypu Rockstar właśnie dobra, ja którzy wcale nie są stereotypu, w przeciwieństwie do tego, jak tutaj grupy nie przedstawiam lesbijki. Zawsze są stereotypy odnośnie lesbijek. No dobra, może nie zawsze Chloe jest wyjątkiem, ale to jedynym takim wyjątkiem z Chloe, ewentualnie Dubi jest Cyberpunka. No ale jeśli chodzi tutaj o postacie wyjątkiem, to jest o wiele więcej homoseksualistów, którzy nie sadzą stereotypu odnośnie homoseksualistów, to właśnie zwykły jak Bernie. Widać, że tutaj ja nie są lepiej traktowani w braku niż lesbijki. Ale dobra. Okej, on jest dostęp do czwarty dopiero. No dobra, ale za chwilę będzie czwarta, to za chwilę zaczniemy tą misję. No dobra, poczekamy chwilę. Nas będzie można dla niego wykonać tą pierwszą misję właśnie. Jest tutaj, omawiając jego postać, no to właśnie, on jest homoseksualistą. Umawia się on z... prawą ręką tutaj burmistrza Stanów Zjednoczonych, Liberty City, ten gościu, z którym się umawia, no to jest niejaki Bryce Dawkins, no i tutaj właśnie będzie wątek dotyczący Berniego, no i to jest trochę tego Bryce'a. Bryce'a nie spotkałem osobiście, ale no, będzie miał pewien problem Bryce, który tutaj Nico razem z Bernim będą chcieli, no tutaj, no rozwiązać, no będą chcieli po prostu pomóc, no i też będą chcieli pomóc, to jest no, no ten Bernie będzie chciał pomóc sobie, bo ten problem będzie również dotyczył się jego samego, no i również tutaj Nico będzie chciał pomóc w tej sprawie. Ale okej, ja myślę, że na pewno jest to trochę, powiem co nieco na temat Cyberpunka, no i jeszcze dalej będę kontynuował temat Sam i Reeda, ponieważ jest jeszcze parę rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Tłumaczyłem również wcześniej w poprzednim odcinku, dlaczego jest to po stronie Sony, dlaczego jej współczuję i dlaczego nigdy nie wydałbym jej Myers. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego jest na mojej stronie. Ja ją szanuję. Ja ją szanuję. Mimo tego wszystkiego, co ona zrobiła, szanuję ją, dlatego, ponieważ ona miała wolę walki. Ona była w takiej sytuacji, że albo dalej by Suzuła Myers i co za tym idzie, no doprowadziłaby siebie do śmierci, gdyby dalej Suzuła Myers, ale miała jeszcze drugą opcję, mogła walczyć o swoją wolność, no kosztem tego, że niestety wykorzystała ją z Kavi, również zdradziła tam Reeda, powiedzmy, że zdradziła, choć no, on też ją zdradził, więc vice versa w tym przypadku. No ale właśnie najbardziej krzywdzące w jej postępowaniu na pewno jest to, że wykorzystała i posyła się Vi. No ale to była jedyna dla niej opcja, żeby mogła ratować swoje życie, więc ja to jak najbardziej rozumiem i szanuję ją za to, że była gotowa to zrobić. Szanuję ją podobnie, jak Donny ją za to szanuję. Hating the haters. Florian, open the door. Nie mój się pedo. Govor ingleski. And I told you it's Bernie. Then Bernie, open the door. What's going on? Come in, come in. The haters are trying to kill me. I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself, to get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me? Yes. Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Ten moment, gdy Bernie dbał o siebie bardziej niż każda inna kobieta z GTA. Kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean Bernie. What's the problem? Someone is threatening to kill me.
W ogóle to na serio zmienił swoje imię, nazwisko na Bernie Crane, tylko tak każe się nazywać, a dalej w aktach ma napisane, że jest Florian, to jest w sumie to ciekawe. Oczywiście. I'm a prisoner in my own home! Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool, but listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Zważywszy na to, że Nico spotyka się z Kate, a właściwie to nie spotyka się z Kate, tylko jest zakochany w Kate, to niestety Bernie, ale... Wątpię w to, że Nico jest w jakikolwiek sposób inny, wiesz? Tak ci... odpowiem negatywnie, niestety, no ale... można się tutaj zastanawiać. Tak twierdzą, że Nico może być homofobny na tej podstawie, że zakochał się w Kate. W Kate, która żyje w przekonaniu, że każdy powinien mieć rodzinę, każdy powinien zakładać rodzinę, a dlaczego? Bo ona tak twierdzi. A to mogłoby świadczyć o tym, że Kate może być homofobką. Że ona może nie terrorować homoseksualistów. Skoro żyje w przekonaniu, że każdy powinien zakładać rodzinę. No homoseksualiści nie mają jak zakładać rodzinę, no chyba zaadoptują dziecko. No ale też no mogą nie chcieć tego i co wtedy? Wtedy Kate będzie miała z tym problem? Będzie stwierdziła, że tacy ludzie są dziwaczni? Bo nie chcą mieć dzieci? Ja nie chcę mieć dzieci na przykład. Ja nie chcę mieć dzieci. No i co? I taka kiedy będzie mi mówiła, że jestem nienormalny, że jestem świrem, że w ogóle nie nadaje się, że w ogóle nie powinien być szanowany, bo nie chcę mieć dzieci, bo nie chcę mieć rodziny. No to jest jeden z powodów, dlaczego ja nienawidzę Kate. A dobra, okej. Okay. Zaraz bym się sfailował. Zaraz bym się sfailował, bo trzymam się za blisko niego. Jestem, muszę broń schować. Ale okej, okay, no to wracając do tej samej jeszcze, to ja ją szanuję za to, że była w stanie dokonać tylu rzeczy, żeby uratować swoje życie. Ja ogólnie... Znaczy, możecie tego nie rozumieć, ale ja ogólnie kieruję się tego typu zasadnicością, że ja bardzo szanuję osoby... Ja, mamy tego homofoba. For hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. No masz przerobane, kolego. Ja bardzo cenuję osoby, które są w stanie walczyć o coś, co im się należy. No powiedzmy sobie, że no są mi mimo wszystko. No zdecydowanie się, co mi należy wolność, tak? No Majerys nie ma prawa jej przetrzymywać wbrew jej woli. Kurde, uciekł mi. Majerys nie ma prawa zmuszać ją do tego, żeby... ta dla niej pracowała, żeby jej służyła, żeby była jej niewolnicą. Majerys nie ma prawa jej do tego zmuszać. Nie powinno być tak, że... ktokolwiek jest zmuszany do jakiejś pracy, która przede wszystkim wykańca tą osobę, wykańca jej zdrowie, wykańca jej życie. Nie powinno tak być. No. Rozprawiliśmy się z nim. No nie powinno być tak, że ktoś zmusza was do tego, żebyście pracowali w miejscu, w którym nie chcecie pracować. No, każdy, jeśli chce się wyrwać na przykład z takiego FIA, choć w naszym świecie to jest CIA, a nie FIA, no to każdy, kto chce się z tego, z takiego CIA wyrwać, znaleźć sobie inną pracę. Zwłaszcza wtedy, gdy na przykład praca tutaj w takim CIA naraża tą osobę na bardzo tutaj... proszę, naraża zdrowie te osoby. Bernie, wsiadaj, bo mam problem. No nie, jak oni mi zabiją Berniego, to będzie problem. Głupia policja. Ale w ogóle zwróciliście uwagę na to, że oni strzelali do Berniego? Przecież Bernie nic nie zrobił. Ja tutaj jestem poskiwana, a oni strzelali do Berniego, który w ogóle nie stawia za tego oporu im. Widać, ta policja jest skorumpowana. I tak samo zła kryminaliści, których ścigają. No ale właśnie, wracając do tego, co mówiłem. No to jeśli na przykład pracujecie dla CIA, no i chcecie się wyrwać z tego bagna, bo zdajecie sobie sprawę z tego, że no to jednak nie jest praca dla was i nie chcecie dalej siedzieć z ludźmi, którzy mogą was zdradzić tylko ze względu na jakieś rozkazy, no to macie pełne prawo wyrwać z tego bagna. No i sami to, co miała pełne prawo wyrwać z tego bagna,
No ale Zamayrys ją zmuszała do tego, żeby dalej ta dla niej pracowała, wbrew jej woli. No to co innego w sumie miała zrobić w tej sytuacji? No miała dwa wyjścia, albo będzie dalej Suzy Myers, albo, no po prostu zaplanuje tą całą sytuację, tą całą intrygę, że no pójdzie na ten układ z Kacenem, no ale i tak, no najsmutniej jest, no, że i tak wszystko nie poszło zgodnie z jej planem, ponieważ Somi nawet nie chciała tego, żeby Myers była zagrożona, ona tylko i właśnie chciała się wyrwać od Myers. Poszła na układ z Kacenem, żeby ten pozwolił jej skorzystać z tych matryc, do których Hudson miał dostęp. No i faktem, że Somi wiadomo, wydała mu parę informacji na temat Myers, ale ona nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, że Hansen zastrzeli samolot i że będzie próbował zabić Myers. No tutaj chodziło tylko o to, żeby Hansen miał jakieś informacje na temat Myers w zamian za to, że właściwie chodziło o to, żeby on miał takie bardzo prywatne informacje na temat Myers, które mogłyby Myers zaszkodzić. Taki właśnie tutaj układ Somi zawarł z Kacenem. Tylko o to chodziło. Na Kacen oszukał Somi. I próbował Myers zabić. No i gdy już tutaj Somi zorientowała się, że została oszukana, no to było za późno. Żeby sama mogła powstrzymać Kacena. No i jedyne co mogła zrobić, no to właśnie zadzwonić do Vi, o której sporo słyszała. Tam mogłaby faktycznie Vi coś zaradzić za ten problem. No i również Vi mogłaby faktycznie pomóc Somi też z jej problemem. No bo wiadomo, że no Somi też przez to zostało skana przez Kacena, no i za tym idzie, no później Kacen ją więził. No to nie była sobie w stanie z tym wszystkim poradzić sama. No i musiała niestety w ten sposób wykorzystać Vi, oszukać Vi, żeby Vi jej pomogła uratować swoje życie. No i wiadomo, no ktoś mógłby twierdzić, no ale Somi mogłaby od razu powiedzieć Vi prawdę. Ale czy wy naprawdę myślicie, że osoba, która była umierająca również, czy wy naprawdę myślicie, że Vi od tak pomogłaby Somi, która nie oferowałaby jej żadnej pomocy w zamian za to, że Vi jej pomoże z kolei? Wy naprawdę myślicie, że Vi by się na to zgodziła? Jeśli ma być serio, to wątpię w to, że Vi byłaby w stanie wciągnąć się w takie bagno i pomóc Somi, tylko po to, żeby później nic w zamian nie dostać za to. Żeby w zamian na przykład Somi życia nie uratowała. Więc no, ja tutaj jak najbardziej rozumiem Somi, tym bardziej to jest dlaczego posunęła się do takich czynów. No i też dlatego wszystkiego dochodzi to, że ona nie ufała sama Vi, no ona nie wiedziała co, co sądzić o Vi. Tam z jednej strony twierdziła, że no, ja to właściwie miała nadzieję na to, że Vi ją zrozumie, że Vi zrozumie w jakiej sytuacji jest Somi, zważywszy na to, że no Vi jest w podobnej sytuacji jak ona właśnie. Cały właściwy dodatek polega na tym, że Somi jest takim jakby można by z odbiciem Vi, taką reprezentacją Vi, która właściwie znalazła się jeszcze w jeszcze gorszej sytuacji niż sama Vi, no bo powiedzmy sobie to, że Vi ma jakieś inne jest opcje poza pomocą od FIA, opcje, które faktycznie no doprowadzają do tego, że Vi jest umierająca i po tych 6 miesiącach może umrzeć, no ale to jest niepewne, no jest jakaś nadzieja, że tam ewentualnie Panem mogłaby pomóc ze swoimi kontaktami, albo ten Mr. Blue Eyes mógłby coś na to zaradzić, więc no jest jakaś nadzieja dla Vi jest, jeśli zdecydujemy się na zakłócenie związane z Afterlife, no albo skorzystamy z pomocy Pana, no to tam zawsze jest jakaś nadzieja dla Vi jest. Na Songbird z kolei miała tylko i właśnie jedno wyjście, jedno rozwiązanie, które mogłoby ratować jej życie, więc na tym bardziej ją rozumiem, dlaczego postąpiła tak, a nie inaczej. Union Drive. Come on, Bryce. Come on. You've got to be kidding me. But I'll be thrown in jail. I też do tego wszystkiego dochodzi to, że Somi faktycznie załowała tego, co zrobiła. Przede wszystkim, to jest najważniejsze, Somi była świadoma tego, że postępuje źle. Wiedziała, że nie ma innego wyboru, ale również wiedziała, że źle postępuje. To jest istotne, że jeśli jesteście w takim bagnie, że jedyne wyjście, takie właściwe dla was, to jest zrobienie tego złego, to grunt jest taki, żebyście byli świadomi tego, że postępujecie źle. Somi była tego świadoma i to jest różnica między nią a Reedem. This is no time for jokes, buddy. No sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me. Okay. That's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. But he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on. No dobra, jak sobie chcesz. Go get
as a car, sweetie. I want something big and awful and intimidating. No i właśnie też z tych tutaj powodów, no ja rozumiem w pełni Somi, dlaczego postępowała tak, a nie inaczej. Ja jestem pewny, że gdyby tylko Somi naprawdę mogła pomóc Vi, to ona naprawdę by jej pomogła. Ponieważ ona sobie idealnie zdaje sprawę z tego, jakie to uczucie umierać w przepływie czasu. No i Somi na pewno, gdyby tylko naprawdę mogła pomóc Vi, to naprawdę by jej pomogła. Więc to nie jest tak, że ona jest do spiku kości egoistyczna i że jest zła, no ona taka jest, ale Rita i Myers, no to oni zmusili ją do takich, a nie innych kroków. I od samego początku nie miał dobrych zamiarów wobec Somi, od samego początku chciał ją sprzedać w ręce Myers. Nigdy nie chciał jej tak wcale pomóc, tylko bez przerwy nas oskiwał, manipulował nami, że chciał pomóc Somi, gdy tak naprawdę może i chciał, chciał pomóc Vi faktycznie, pomógł jej jakoś, ale no Somi nigdy nie chciał wcale pomóc, chciał ją sprzedać. W ręce Myers. Nie myślał w ogóle o tym, żeby zachować się inaczej, tylko bez wahania chciał ją sprzedać w ręce Myers. Niezależnie od tego, co zrobimy, no to zawsze jeśli sprzeda Somi w ręce Myers, to chyba z tego zabijemy. Albo no wcale zabijemy Somi, żeby skrócić jej cierpienia. Różnica między Somi a Reedem jest taka, że Reed miał wybór to zrobić. Reed mógł zachować się lepiej, Somi nie mogła. Jeśli ktoś mi powiedzie, że Somi mogła dalej służyć Myers w ten sposób, poświęcając swoje życie, ale za to myśląc o innych, to wiecie co wam powiem? Mam tak sobie powiem, że Somi i tak dokonała dwojga złego, mniej z tego wyboru. I zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Dmitry Raskolov only asked once. Your lover's career is over. Fucking Dmitry. Tak, okazało się, że tutaj Bryce jest zaadresowany przez Dmitrego. No ścigam ich spokojnie. Kurde, ale oczywiście sporo samochodów na naszej drodze, żeby nam utrudnić to wszystko. Dobra, załatwieni. Zapraszam. Co ma mi się wpakować pod koła? No faktycznie to jest hipokryzja. No bo spowiedziane. No tutaj wychodzi na to, że ten Bryce wcale to jest taki wcale taki święty nie jest. Dla tam kwestii politycznych wymawia wszystkim, że homoseksualizm jest zły, a z drugiej strony sam tutaj ma Berniego jako swojego chłopaka. No i też jest to w dodatku swoją żonę zdradza. Sam jest biseksualny, a gada ze homoseksualizmem. To dobra, tutaj mowa o homoseksualizmie, no ale biseksualność też jest zalicza do LGBT. Dobra, moi drodzy, idziemy spotkać się z Dwaynem teraz. Jest mocno z nimi zakręgle. Dwayne, szykuj się na to, że zdominuje cię jak Lina Carissa. Lubię cię, Dwayne, ale muszę potraktować siebie mocą Liny. Oj, Dwayne stary, ja cię lubię, naprawdę, ja cię lubię. Uwierz mi, Dwayne, w to, że ja ciebie lubię. Ja ciebie lubię tak bardzo, jak Lina kocha Carissa, więc z chęcią zdominuję ciebie w kręgle, jak Lina dominuje Carissę.
Ty będziesz ja będę Liną, nie? Ja będę Liną, a ty będziesz Karisą. No i to się umówimy w takim razie. Nie no, nie mogę oczywiście stracić okazji na to, żeby go zdominować w te kręgle. Muszę to zrobić. Siadaj. Dobra, tutaj mam kręgle w tym mieście, więc pojedziemy tutaj tym razem, na kręgle, na kręgielnię. No ale jakoś na pani był coraz kurwy Suzuk w policji. Dobra, no to z drugiej strony inny uniwersum. No to kurde, wychodzi na to, że on jednak jest bardziej spodem do nosa, niż myślałem. No czyli to tutaj faktycznie, no. Podobnie jak Somi, on sobie zdawał sprawę z tego, że postępuje źle. No ale nie wyjdzie też za bardzo innej drogi, no, z drugiej strony. I też trzeba jeszcze brać pod uwagę to, jak biedna jest sytuacja, w której on był. Jaki on był też straty sytuacji, no żył tak naprawdę w biedocie. Więc to też dla niego, można by zdać za to kryminalne życie, to byłby taki, to byłby dla niego taki sposób na przetrwanie. W tym mieście. No to tylko to bardziej sprawę, że mu za naprawdę mu spucuje, potem jak spucuje Somi. No wiecie, no jeśli ktoś robi złe cele, nie ma wyboru. To jest kwestia między nim a nią, albo śmiercią. Że na przykład ta osoba będzie to robić, albo sama na przykład dajmy na to zginie. No to kurde, no... Nie potrafię czuć niechęci, nie potrafię czuć żalu do takich osób, no. Bardzo takim osobom spucuję. Jeśli to, co te osoby robią, to jest tylko i wyłącznie kwestia przetrwania. No to rozumiem to tak jak najbardziej. Kurde, straga wbił, no żeby się tylko nie okazało, że dobyto tak będzie Liną. A jak Harrison? No ale tak, no to jeszcze wracając do tego tematu Somi. To ja przykład, sekretem w zakończeniu. Bo jest sekretem w zakończeniu, w którym Myers może zginąć. No to jest plus, że Myers może zginąć jednak. No ale prowadzi to do innych konsekwencji, chociażby takich, że Somi dalej jest w rękach Hansena, no i nie ma żadnych wątpliwości, że Somi nigdy tylko przestanie być użyteczna Hansenowi, no to na pewno on ją zabije. Ale właśnie... Jeśli Myers zginie, no to Somi jest z tego powodu też zła. Dlaczego jest zła? Dlatego, ponieważ mimo tego, co Myers zrobiło, no to dalej Somi nie chce, żeby Myers stała się krzywda, nie chce, żeby Myers zginęła. Ona sobie zdaje sprawę też z tego, że śmierć Myers również sprawi, że... no będzie miała jeszcze więcej problemów, ponieważ ktoś by się mógł domyśleć. No przede wszystkim Hansen, myślę, że on jest na tyle sprzedaną gnidą, że powiedziałby wszystkim. Znaczy mógłby rozpowiedzieć, co was jest tym ludziom, ze Somi tutaj współpracowała z nim i zatem doprowadziła do śmierci Myers. Jak myślicie, jakby to się mogło w takim przypadku dla Somi zakończyć? No skończyłoby się to źle. Dalej byłaby... Persona non grata. Dalej byli NSIA, FIA by dalej na nią polowało w takim przypadku. No i koniec końców zostałaby zabita. Bo byłaby oskarżona o udział w... śmierci Myers. No i widzę, że tutaj Dwayne posiada moce Liny. To będzie kurde trudniejsze od tego zgryzienia. No dobra, Dwayne, okej, okay, to jest lepszą Liną ode mnie, oddam ci to, że Dwayne to jest lepszą Liną, no. Nie spodziewałem się tego, ale Dwayne naprawdę jest dobry w kręgle. To jednak nie jest poziom Karisy, o nie. To faktycznie jest poziom Liny. Wreszcie znalazłem godnego przeciwnika. Przeciwnika na poziomie Liny. Myślałem, że ja z tym będę Liną, a to nic z tych rzeczy. Byłem Karisą.
Ale okej, okay, tak się to tak fajnie z drojne pobawiliśmy. Zabierzemy go teraz oczywiście do jego domu. Zabierzemy go. No i co bym tutaj co mógł powiedzieć na temat Somi? No, ja ją szanuję za to, co była w stanie zrobić, żeby przetrwać. Ja ogólnie tak mam, że ja mam szacunek do ludzi, którzy są w stanie walczyć o swoją wolność. I również są w stanie zdawać sobie sprawę z tego, że postępują źle, ale postępują źle, bo nie mają innego wyjścia. Powinniście walczyć o swoją wolność, nawet jeśli walczenie o swoją wolność doprowadza do tego, że no będziecie podejmować złe decyzje, no które moralnie są złe, ale grunt, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że postępujecie źle. Co mi sobie zdawało sprawę z tego, że postępuje źle, że no nie jest tutaj święta, nie jest tutaj krystalicie dobra w tym wszystkim. Również ona jest do tego stopnia świadoma tego, że postępuje źle, że no nawet nie próbuje się mnie nazywać ofiarą, nie próbuje robić siebie ofiary. Tylko po prostu no liczy na to, że wyje jej pomoże. No ale to jest no... Nie próbuję wmawiać Wit tego, że ona postępuje dobrze, ona sobie zdaje sprawę z tego, że postępuje źle. Że naraz to jest sporo istnień. Ale moim zdaniem ona dokona z dwojga drogą lepszego wyboru, wiecie dlaczego? Ponieważ gdyby Somi dalej pozwoliła, by Majer z sobą pomiatać i dalej pozwoliła, by Majer się wykorzystywać, to zdajemy sobie sprawę z tego, jakby to się mogło źle skończyć dla Nightly i ogólnie dla Stanów Zjednoczonych? Ja wam zaraz wytłumaczę dlaczego, tylko spróbuję teraz zlokalizować tego Pisciota, znaczy Pisciota NRG-900, ten motocykl, który z nich chce, żebyśmy znaleźli. No właśnie on tutaj powinien być gdzieś w tych okolicach. Chwila. Okej, tutaj będzie. No, to bardzo blisko. Miejsca, w którym obecnie jesteśmy. Gdyby Somi pozwoliłaby dalej Myers na to, żeby ta ją wykorzystywała i pamiętała nią, to Myers byłaby dalej potężna, dalej miałaby mocne plecy i dalej mogłaby posługiwać się Blackwellem. A zważywszy na to, jak Myers jest zła, jak jest skorumpowana, jak zależy jej na tym, żeby zachować władzę za wszelką cenę, to wy sobie zdajecie sprawę z tego, jakby to się wszystko mogło źle potoczyć. Bernie. Dobra, może zrobimy co to mi się dla niego. Zdajcie sobie sprawę z tego, jak to wszystko mogłoby się jeszcze gorzej potoczyć. W sensie, no... cały los Ameryki mógłby się jeszcze bardziej źle potoczyć, gdyby Somi dalej Suzo Myers. Nie dość, że skazałaby siebie na śmierć oficjalnie. I to jeszcze byłaby taka śmierć bardzo bolesna. Właściwie to może nie dosłownie by zginęła, ale straciłaby jakąkolwiek tożsamość siebie samej. Straciłaby jakąkolwiek kontrolę nad swoją osobą, nad swoimi myślami, no byłaby całkowitym niewolnikiem w rękach Myers. Co, gdyby Myers dalej miała dostęp do Blackwalla za sprawą Somi, to Myers mogłaby zrobić tyle złych rzeczy tylko po to, żeby zachować swoją pozycję polityczną, żeby zachować swoje miejsce jako prezydentka. I Ameryka mogłaby jeszcze gorzej skończyć, gdyby Somi dalej słyszała Myers. Nie za sprawę tego, co mi zrobiła, żeby się uwolnić od Myers. Stop blackmailing my friends, Dmitry. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contract. We can work together. Ja, z tobą. To jest bezcenność na poziomie Myers. Bezcelność na poziomie Myers i bezcelność na poziomie Rida. No teraz to jest to dosłownie jak Somi w tym momencie. A Dmitry to jest taki Rid, który po tym wszystkim co mi zrobił, próbuje przekonać mnie do współpracy. Sorry. Podobnie jak Somi, nie jestem głupi, żeby dać się zmanipulować. Jedziemy do Braniego jeszcze. No to dobra, właściwie to będziemy mogli... Będzie zakłócenie, w którym Niko będzie mógł się dać zmanipulować Dimitriemu, no i w sumie ja to zakłócenie wam pokażę. No ale to jest naprawdę pokażę wam lepsze zakłócenie, w którym no...
Niko postawi się raz na zawsze Dimitriemu. Ja wam ogólnie pokazać dwa zakłócenia w tej grze, jakie są dostępne. Ale najpierw zrobimy tego raz zakłócenia, żeby na koniec pokazać wam to najlepsze właśnie. Ale okej, no... Jest wracanie do tej Somi, to bym powiedział, że Somi Romy to zrobiła. No fakt faktem, wykorzystała V. Nie było to dobre, co ona zrobiła, ale również Somi moim zdaniem zrobiła też coś dobrego. No, Somi Romy to zrobiła, doprowadziła do tego, że Myers utraciła kontrolę nad nią i również... Dwayne, that means a lot to me. I will. Thank you. A i proszę bardzo, mamy nagrodę od Dwayna. Warto się z nim spotykać, bo nie dość, że czuje się lepiej, no to jest zaoferowano tutaj wsparcie swoich bodyguardów, którzy mu tam jeszcze zostali. Ale jeszcze wracając na chwilę do tej Somi, to ona robi to, co zrobiła, moim zdaniem, zrobiła też coś dobrego, ponieważ doprowadziła do tego, że Myers już nie ma takiej władzy, jaką miała wcześniej. Myers już nie jest aż takim zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Ona ma bardzo wysoką pozycję, ta Myers, jest no prezydentką, więc ona właściwie ma nad wszystkim kontrolę, ale przez to, że już nie ma kontroli nad Somi, no to jakby Myers planowała zrobić coś wielce złego, no to już będzie łatwiej ją powstrzymać w takim przypadku. W sensie, no, już nie będzie mogła robić aż tak złych rzeczy, jak się mogłaby robić, gdyby miała dalej Somi pod swoją kontrolą. Więc moim zdaniem Somi też zrobiła coś dobrego faktycznie, ratując swoje życie, no nie wykorzystując widać przy kadzi, no ale no to była sytuacja bez wyjścia. Boys, ahoy! Boys, ahoy! Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my God, you're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited! What are we doing here? We're going to have fun! Fun? Yes! It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the Mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. No, mam swoje powody. Goodbye, Florian. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. No ludzie się zmieniają, wiesz? Be a professional wrestler. Zdał sobie sprawę z tego, że to nie jest dla niego. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on, Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. I swoją drogą, ludzie, którzy naprawdę kierują się logiką w stylu, że ludzie nigdy się nie zmieniają, no to naprawdę tacy ludzie są również moim zdaniem warci absolutnego pozałowania, bo ludzie się zmieniają, ludzie mogą się zmienić na lepsze. To wszystko zależy od danej osoby, co ona się chce zmienić na lepsze, czy nie. Więc takie głupie gadanie w stylu, że ludzie nigdy się nie zmieniają, no to jest takie kolejne toksyczne głupie gadanie. Taki toksyczny pogląd, że zły człowiek zawsze będzie zły. Że zły człowiek zawsze będzie zły, to wszystko zależy od niego. Od tego złego człowieka, czy cię zmieni na lepsze, czy nie. No ale taką przyjacielską zabawę, okej? Okay? Nic więcej nie oczekuj. Ja wolę dziewczynę. Jest to różnica między Somi a Reedem. Somi naprawdę załamała tego, co zrobiła. Zdawała sobie sprawę z tego, że postępuje źle, a Reed? Reed przez cały czas wmawiał V i wawiał również sobie, że postępuje dobrze. Że czyni większe dobro. Że służy większemu dobro. Tak sobie Reed gadał, że on postępuje dobrze. Gdy wszyscy dobrze wiemy, że takie bezcelne zdradzanie swoich przyjaciół tylko dlatego, bo dostał rozkaz. Dostał taki rozkaz, że ma zdradzić Somi, że ma
sprzedać Sony Myers, to... To jest złe. To jest do spiku kości złe i okej. Reed może mieć jakieś tam dobre zamiary wobec V, może faktycznie mu kogoś pomóc, ale to w jakiś sposób potraktował Sony jest dla mnie niewypłacalne. Najlepsze jest to, że ja jeden raz gdy grałem, jednego razu przychodziłem, to mi się to udało mi się tą łódkę rozwalić za nim. O, i znowu mi się to udało zrobić. Widzicie, ich można powstrzymać zanim wypłyną na molo. Można ich dorwać wcześniej. Zanim wypłyną na molo, no i później trzeba ich ścigać na ziemi. Ale można ich wszystkich pozabijać, jest to wtedy, gdy są na łodzi. Bo jest taki szybszy i lepszy sposób na wykonanie tej misji. Słuchajcie, myślałem o tym, żeby tego Batmana jednak nie nagrać, ale ja bym tego Batmana nagrał actionem. Nagrałbym tego Batmana już do końca, ale nagrałbym go actionem. Ponieważ action mi lepiej nagrywa Batmana, bo ja nagrywałem również Batmana actionem, gdy robiłem dobre wybory bez komentarza, bo już zrobiłem sobie... Nagrałem 5 epizodów. Gdzie wybieram te moim zdaniem najlepsze, dobre wybory. To jest taka seria, gdzie również gram grę, tyle że nagrywam cały epizod, ale robię to bez komentarza i podejmuję moim zdaniem najlepsze wybory. Więc nagrałem wszystkie epizody i ostatni właśnie epizod nagrałem actionem. I myślę o tym, co po prostu tej serii z komentarzem z Batmana nie składać z actionem, bo action, gdy nagrywam Batmana, to mi tego obrazu nie ścina. W sensie, no ten obraz normalnie tam działa, okej. Okay. Gdy nagrywam Batmana actionem, przeciwia się do GTA 4, więc myślę, że nagram tego Batmana, zanim skończę serię z GTA 4, tylko po prostu nagram Batmana actionem, a tutaj serię z GTA 4 no, będę kończył normalnie tym programem, tyle że no, po skończeniu serii z GTA 4 to zrestuję laptopa, żeby no, ogarnąć ten problem z dźwiękiem, gdy odpalam moje filmy z tego programu właśnie, no to tego dźwięku w ogóle nie słychać. Mimo tego, że na YouTubie normalnie ten dźwięk jest, gdy wrzucam film, no i również ten dźwięk normalnie jest, gdy odpalam film w moich dokumentach. No ale spokojnie, to wszystko sobie ogarnę w swoim czasie. Więc całkiem możliwe, że jutro nagram Batmana. I również jutro nagram odcinek z GTA 4, tyle że bez komentarza. Jak właśnie... Zbieram to dla Stevie'ego, no mogę parę aut dla niego pozbierać bez komentarza, zważywszy na to, że dość sporo tych aut, jak je zgarnię, no to pokazałem wam dość sporo takich akcji również z moim komentarzem, więc mogę też taki jeden odcinek zrobić, gdy w ogóle nie komentuję tego, co się dzieje. No musimy takie spoko auto, bo zamiast się w sumie wybrać na wyścig jest co. Okej, okay, naprawdę zaczynam myśleć, że z tymi wyścigami to jest tak, że te wyścigi są organizowane. Znaczy, ja w tych wyścigach mogę brać udział tylko wtedy, gdy jestem dość blisko tych wyścigów. A że tutaj już chyba teraz nie ma żadnych wyścigów w tym mieście, no to musiałbym się na przykład wybrać do Alternate, żeby ten Bruce mnie poinformował o tym, że mogę faktycznie na jakiś wyścig jechać. No dobra, trudno się mówi. Te wyścigi też sobie zrobimy, oczywiście w całym czasie. W ogóle to ile mam procent gry? Naprawdę 80. Zbliżamy się już powoli do końca. Ale właśnie, różnica między Tommy i Reedem jest taka, że Tommy za cały czas zauważyła to, co robiła, była świadoma tego, co postępuje źle, a Reed bez przerwy usprawiedliwiał swoje tutaj syny, twierdził, że robi to wszystko dla większego dobra, gdy tak naprawdę wiemy, że wcale tego nie robił dla większego dobra, bo sprzedanie Sony Marys to jest jeden z najgorszych, no to jest najgorsze możliwe rozwiązanie, ponieważ robiąc to, doprowadzam do tego, że Marys dalej jest na podaży i pozycji dalej może korzystać z Black Hole'a, a to może tylko i wyłącznie doprowadzić do jeszcze większych skut w Ameryce, więc... Sprzedanie Sony Myers to jest zdecydowanie najgorsze możliwe zakończenie, na które możemy się zdecydować. Faktem, że kosztem tego zawizuje,
No ale jakie to jest życie, no? Nie ma żadnych sklepów, żyje samotnie sobie, może co prawda jakoś pogładać swoje życie, no ale też z drugiej strony może bardzo łatwo zostać zabita przez wrogów, których niewątpliwie, no, Vima. Dość sporo tych wrogów sobie narobiła na swojej drodze, no i każdy taki wróg może ją teraz z łatwością zabić, więc no... Wiecie, z mojego punktu to zakłócenie jest złe, no ktoś może twierdzić, że jest dobre, no to zależy od punktu widzenia. Moim zdaniem to zakłócenie jest złe i zdanie Sony Myers to jest najgorsza możliwa opcja. Jeszcze... Zważę się na to, jakim knojem, jakim hipokrytą też jest Reed. No i teraz to, co jeszcze tym bardziej wzbudza u mnie nienawiść wobec niego, to jest to, że... Jeśli Sony zginie... No Sony zginie, tak? Jeśli Sony zginie, zabita przez nas... No będzie nas błagało to, żebyśmy ją zabili, żebyśmy skrócili jej cierpienia. No to co, no to wtedy ta gnida... Czarnoskóra... Będzie obwiniać V o to, że... Stracił Somi, zestracił Alex, będzie wszystko właśnie obwiniał nas. No i faktem, że w tym zakłaceniu on zrywa pracę z FAI, no on nie pracuje dla FAI, ale podobnie to, co mówiąc, no to, dobra, nie psa, fakt, parę, no, dobra, bo ja się znowu gubię. Przepraszam za to. Mogę pominąć jakąś kwestię, którą Reed powiedział, ale... No mogło być tak, że teraz zapomniałem o czymś własnym, ale z czego ja pamiętam, to Reed nie zwolnił się sam z FIA, tylko po prostu FIA go wyrzuciła z pracy. Myers go wyrzuciła. Z pracy po prostu. Wyrzuciła go z FIA dlatego, ponieważ Reed zawiódł, no i nie był w stanie dostarczyć jej i są mi żywej. No to jest tylko kolejne pokazanie tego, jaką suką jest Myers, że od tak po prostu pozbyła się Reeda. No i Reed z prawdą wiadomo, no jest wolny od Myers. Już nie pracuje dłużej dla FIA. No co mi też w pewnym sensie jest wolna, więc można by zejść zabić. Są mi to ewentualnie jest takie... Dobre zakłacenie, no ale ej, taki mimo wszystko wolę, żeby Somi zła i faktycznie była wolna na tym księżycu, no. To moim zdaniem jest najlepsze zakłacenie, no ale co kto woli. Ale to jest, no, sam fakt, że V, znaczy Reed, no, co ja teraz gadam. Reed o wszystko obwinia V. Reed twierdzi, że to V jest winna, że przez V on stracił Somi, że to przez V stracił Alex. To jest tylko dla mnie kolejne pokazanie tego, jakim gnojem jest Reed. I możecie sobie mówić, że on faktycznie okazał jakieś współczucie V po tej operacji, przez którą ona spała 2 lata. Ktoś jeszcze może twierdzić, że Reed jest bardziej bliższy V. No faktycznie coś w tym jest, ale co z tego? Co z tego, skoro wystarczy, że tylko choć raz nie będziemy po jego stronie? Zobaczcie, raz zrobimy coś przeciwko niemu i on będzie traktował nas jak śmiecia dosłownie. I okej, zdaję sobie sprawę z tego, że są mi również. Będzie do nas agresywnie nastawiona, jeśli będziemy przeciwko niej, wyścigać Reeda, ale przynajmniej sobie można usprawiedliwiać. Można usprawiedliwiać twierdząc, że ona po prostu chce przetrwać, zrobi wszystko, żeby przetrwać. W tej sytuacji, w jakiej się znalazła. No i to jest jak najbardziej dobry argument, świadczy co o niej lepiej, że po prostu jest lepszą osobą niż Reed. A Reed? Reed absolutnie nic nie usprawiedliwia, to jest ślepy, zakłamany, i zaslepiony w Myers z kurwysem, który, jeśli Somi nie zginie, albo nie zostanie wysłany na księżyc, no wiadomo, w tym scenariuszu Reed ginie, więc no, my właściwie decydujemy za niego, jak skończę, to on dalej będzie służył Myers. I co za tym idzie, on dalej będzie zdradzał każdego, kogo Myers mu wskaże. Jeśli Myers wskaże mu zdradzić Alex, to on zdradzi Alex bez wahania. Bez zawahania on zdradzi. I można oczywiście mieć jakieś przebłyski świadomości, że właśnie pójdzie źle, że nie powinien tego robić, ale i tak koniec końców będzie to robił. Dla Reeda nie ma absolutnie żadnej nadziei, żadnej szansy na to, że on się zreformuje. No chyba za tym zagłoszeniem, w którym Somi zginie. No ale wtedy będzie bezcelnie obwiniał V o to, że przez nią stracił Alec i Somi. I to jest tylko dla mnie kolejne pokazanie tego, jakim on jest bezcelny. On, Somi i Alec stracił tylko i wyłącznie z własnej winy. To jego decyzje. Jego sadazowanie Somi i jego wykorzystanie Alex w tej całej misji doprowadziło do tego, że Alex zginęła. No i Somi też zginęła. Gdyby tylko ten dureń, ten debil nie wpadł na pomysł, żeby uderzyć tego lodowaca, żeby tam uspić Somi na minutę, to wtedy Alex by zyła. Mogliby, myślę, jakoś V z Reedem przemówić Somi, żeby faktycznie skorzystała z ich pomocy. I Reed, gdyby faktycznie miał szczere intencje wobec Somi, no to wszystko mogłoby się skończyć dobrze. No ale co, że Reed jest gnojem, hipokrytą, skurwielem. Jest chuzem również i nieudacznikiem, który nie potrafi przeciwstawić się Myers. Ale tak na dobre nie potrafi się jej przeciwstawić.
No to wszystko się skomplikowało i jestem spokojnie w stanie powiedzieć za wszystko, co robi Somi i również wszystkie wszelkie komplikacje w tym dodatku to jest tylko i wyłącznie wina Myers i wina Rida. Wina Myers, ponieważ wiadomo, ona do tego wszystkiego doprowadziła i wina Rida, dlatego, ponieważ on ślepo robił to, co Myers chce i nigdy nie był w stanie naprawdę się jej przeciwstawić. Jak został wydalony z FIA, no do tego dlatego, bo Myers go wyrzuciła z FIA. No jest ten gnój, ma celność obwiniać o to, że stracił pracę, że przez nią Somi i Alex nie żyje. Chłopie, to, że ty straciłeś pracę, to jest tylko i wyłącznie wina Myers, ona po prostu po raz kolejny cię zdradziła. A ty masz celność obwiniać V o to. Jakie mam w takiej sytuacji go lubić? Sony, mimo tego, że potraktowała V źle, to przynajmniej żałuje tego. Żałuje tego, jest świadoma tego, że źle zrobiła. I również jest sporo tutaj okolicznościowo godzących to, co Somi zrobiła. A Reed? Dla niego nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Jest po prostu zaślepionym gnojem, który zmanipulował wszystkich. Sami przynajmniej Alex nie zmanipulowała. Nie wciągnęła ją w to wszystko, a Reed wciągnął to wszystko Alex. Jeśli będziemy robić to, co Reed chce, no to Alex zginie. No i co ja to będzie wina? Co ja to będzie wina, jak nie Reeda właśnie? No to jest jego wina tylko i wyłącznie. Więc sorry, rozumiem, jeśli ktoś lubi Reeda, ale dla mnie Reed jest gnojem i nienawidzę go. Naprawdę, nienawidzę go za to, jaki jest bezcelny, za to, jaki jest zakamany i za to, jakim też schuzem i nieudacznikiem jest. Właśnie dlatego wolę Somi od Reeda. Lubię ją o wiele bardziej, bo Somi była w stanie się przeciwstawić. Somi była w stanie walczyć o to, co się należy. Somi walczył o wolność. Reed nigdy tego nie zrobił. Jestem miał celność walczyć przeciwko kobiecie, która po prostu chciała być wolna. I Somi istotę zauważyła tego, że wtedy zdradziła Reeda, że uspiła go na 7 lat. Za sprawą Myers, za sprawą tego, że wydała jej taki rozkaz. Ona tego zauważyła. Reed zaczął zauważyć, być może tego to stało się Somi, ale on to zaczął zauważyć dopiero po dwóch... On zaczął tego zauważyć dopiero po 2 latach. A Somi zauważyła tego już przed tym, zanim wydała wyrok na Reeda. No ale zrobiła to koniec końców, bo wtedy jeszcze czuła, że jest po cacku i nie wiedziała, co innego mogłaby zrobić. Ale to nie była jej wina, to była wina Myers. No przynajmniej ja to widzę w ten sposób, no rozumiem, jeśli ktoś myśli inaczej, ale dla mnie tutaj bezdyskusyjnie winny jest Reed. To on jest tutaj o wiele gorszym gutajem niż Somi. Somi okej, mogła być dla nas mniej bliska, więcej mieliśmy do czynienia z Reedem, ale co z tego, skoro pod moralnym względem to Reed jest większym gnojem. Somi zdawała sobie sprawę z tego, co postępuje źle od samego początku. No ale też nie miała innego wyjścia, to było jedyne wyjście, które mogą uratować jej życie. A Reed? Reed przez całą grę mówił, że to wszystko, co robi, robi dla większego dobra. Pod tym względem jest tak samo zakłamany jak Waller w Batmanie Enemy Team. I Waller, Myers, one nawet są do siebie podobne. I jest to Myers była na tyle bezcelna, że jeśli też zabijemy Somi, to Myers będzie twierdzić, no oczywiście dostarczymy jej martwą Somi, to Myers będzie twierdzić, że gdyby tam była, to ona pewno jakoś przekonałaby Somi do tego, żeby dalej żyła. I naprawdę śmiać mi się chce z pozałowania, jak słyszę Reeda i Myers, którzy twierdzą, że gdyby to oni skonfrontowali się z Somi, to oni mogliby jakoś przekonać Somi do tego, żeby ona chciała dalej żyć. Tak? Jestem ciekaw, jak niby byście to zrobili. Jak niby byście to zrobili? Gadalibyście sami zyj dla nas i bądź dalej naszą niewolnicką. I to jest tylko i wyłącznie pokazanie tego, jak zarówno jedna, jak i druga jest zakłamana i jakie to są śmieci, jakim Reed jest śmieci i jakim też śmieciem jest Myers. Naprawdę, Reed odwali kawał dobrej roboty tworząc tę postacie. A w ogóle w Reedzie może ewentualnie uchodzić jakaś starość, bo myślę, że co do wino, to szczerze jej współczuję tego, co ją trafiło, ale to, w jaki sposób potraktowała Somi, jest dla mnie niewypłacalne. Jest niewypłacalne i to jest sam fakt, że jeśli Somi zginie, to wtedy Reed ma celność obwiniać V o to, że stracił pracę, że Somi nie żyje, że Alex nie żyje. To jest tylko i wyłącznie jego wina i szczerze mówiąc, naprawdę, to jego uzalanie się nad tym, jak to wszystko stracił przez V, rzekomo, muszę powiedzieć, że nie jest mi go ani trochę szkoda. Ani trochę nie jest mi go szkoda, powiem więcej. Zagłoszenie zabijania Somi może być o tyle dobre, że Reed dostaje to, na co zasługuje. Cierpi, jest całkowicie sam, nie ma nic, nie ma pracy, nie ma przyjaciół, stracił Alex, stracił Somi,
Jak bardzo jest mi szkoda Somi w tym scenariuszu, to uważam, że Reed dostał to, na co zasłużył. Moim zdaniem zasłużył na karę w jego stronę. Nie mam wobec niego żadnego współczucia, żadnej empatii. Skurwiel zasłużył na to. Po to, co odwalił. Bezdyskusyjnie zasłużona karma w stronę Reeda. No ale mimo to i tak wolę go zabić, żeby Somi była wolna. Co darmo, no bo nie powinienem mówić, że wolę to, wolę tamto, no bo nigdy nie grałem w Cyberpunka, ale jeśli kiedykolwiek zagram, to na pewno zabiję Reeda. No i uratuję Somi. Bo moim zdaniem to jest najlepsze zakończenie, a śmierć również jest, jak moi bracia, no, karą, na którą Reed zasługuje. Za to, ile złego zrobił. Somi przynajmniej zdawała sobie sprawę z tego, co postępuje źle, a Reed? Reed to sobie z tego ewentualnie zdaje sprawę, ale dopiero po 2 latach, gdy Vi była w spiączce. A tak? Przez cały czas twierdzi, że postępuje dobrze. Główna prawda. Jesteś jednym z najgorszych wcieleń w tym dodatku, Reed. Jaka jest prawda na twój temat. Coraz tyle o tym mówię, ale to jest naprawdę moim zdaniem ciekawy temat, również taki głęboki, o którym naprawdę chcę się wypowiedzieć, bo zarówno tutaj Somi, jak i reszta postaci z Cyberpunka, Phantom Liberty, no te postaci zrobiły na mnie ogromne wrażenie i naprawdę polubiłem te postacie jako postacie. Wiadomo, że nienawidzę Myers i nienawidzę Reeda, ale jako postacie wypadli oni świetnie. Podobnie jak Somi, podobnie jak Hansen. A czekaj, co to było, może nie aż tak bardzo, ale to jest chyba okej. Okay. No i wie, jak zwykle też była badosowa, albo był badosowy. Zależnie od tego, czy gramy facetem bądź kobietą. Więc co mi naprawdę spłucuje, a Reed? Reed zasłużył na wszystko, co go spotkało. Właściwie to nie ma też takiego szczęśliwego zakończenia dla Reeda, no albo gość będzie koniec końców obwiniał siebie chyba faktycznie, oto stało się z Vi i z Somi, albo będzie wcześniej no miał celność obwiniać Vi, oto ze Somi nie żyje, i to będzie czuł taką pustkę, że stracił Somi, że stracił Alex, no albo ewentualnie zginie. Zginie po prostu, żeby Somi była wolna. No ale moim zdaniem jest to jak najbardziej zasłużona kara w jego stronę. On nie zasługuje na szczęśliwe zakończenie. Ludzie tacy jak Reed nie zasługują na szczęśliwe zakończenie. Zasługują na to, żeby spotkała ich mocna kara za to, co zrobili. I moim zdaniem Reed na tę karę zasłużył jak najbardziej. Somi zasłużyła na drugą szansę, bo szczerze zauważyła tego, co zrobiła. Reed na drugą szansę nie zasłużył. Myślicie, że on kiedykolwiek zmieni się? On się nie zmieni. Może teraz... Znaczy, no, tyle zakończenie, gdzie Vi dalej jest w spiątce. Znaczy, no, jest w spiątce i budzi się z tej spiątki po 2 latach. No to on może faktycznie całować tego, co stało się z Vi. Może nawet faktycznie, być może wreszcie całować tego, co stało się z Somi. Ale wystarczy tylko jeden rozkaz od Myers. Rozkaz, który będzie polegał na tym, że Reed miałby znowu zdradzić kogoś, kto jest mu teoretycznie bliski. Na przykład to Alex. No bo jest to taka ścieżka, że no... Alex może przeżyć? I Reed też może przeżyć? Jeśli wydamy na koniec Songbird Reedowi właśnie. No to wtedy cała trójka może przeżyć? No teoretycznie, no bo właściwie no... Somi żyje, no... Teoretycznie. Ale żyje w piekle. Więc no... Też do końca bym tego życiem nie nazwał. Jeśli wydamy Somi w ręce Reeda. I Myers. I... No Reed nie przestanie. Niezależnie od tego, co miałoby się dziać, Reed dalej będzie zdradzał ludzi. Dalej będzie zdradzał ludzi tylko i wyłącznie ze względu na rozkazy. On nie przestanie. Będzie tak robił do końca swoich dni. I to jest chociażby kolejny powód, dlaczego uważam, że Reed nie zasługuje na to, żeby żyć. Tylko trzeba po prostu zabić. Tyle w temacie. Ale okej. To będzie na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.